ponieważ z propozycji z zeszłego webinaru, z zeszłego tygodnia, bardzo spodobało mi się przetestowanie jednej rzeczy. Przetestuję praktycznie wszystko, prawie wszystko, no, co tam było poruszane. Już zresztą nagrania są na stronie Twoje Zyski na giełdzie.pl. Możecie sobie zobaczyć, jeśli Was nie było, co było proponowane w rozmowie po webinarze do testowania dalej, żeby już Was nie męczyć dalej Bernsteinem. Natomiast dzisiaj postanowiłem, nie pamiętam teraz, jak to się nazywało, ale w końcu, że strzelaj i módl się metoda, czyli losowe wchodzenie na rynek. I przygotowałem dzisiaj kilka kodów, Rulku, na stronie Twoje Zyski na giełdzie.pl. 4 nagrania dzisiaj doszły już. Wracamy z powrotem do mojego AMI Brokera. Tylko ustalę wielkość okienka. OK. Już powinien iść obraz do Was. Napiszcie, czy widzicie wszystko. Zamknę ten tester jeszcze na dodatek. Powinniście widzieć wykres FW20 5-minutowy na ten moment. Dziękuję, Lulek, dziękuję, Rob. Na moim podglądzie też już się pojawił ten wykres. Wobec tego idziemy dalej. Przygotowałem na dzisiaj kody, takie w sumie dosyć śmieszne z punktu widzenia inwestowania, ale dające całkiem ciekawe wyniki. Nazywają się one losowanie. I od losowanie 01, który jest kodem, gdzie mamy losowane wszystko. Mamy losowane miejsce, gdzie wchodzimy w rynek. Mamy losowane miejsce, gdzie wychodzimy z rynku. Zarówno dla pozycji długiej, jak i dla pozycji krótkiej. Całkowicie bezładnie to zostanie rozrzucone po Waszym wykresie. Tutaj mam akurat dane chyba od 2007 roku, więc od 2007 roku się ten test wykona. I w tym systemie tak naprawdę nic więcej nie ma. Oprócz tego, że nie jest to losowane co minutę, tu akurat test robię na bazie 5-minutowej, tylko jest zawsze na początku godziny podejmowana decyzja, czy inwestujemy, czy nie inwestujemy. I te sygnały buy, czyli pozycji długiej, będą się całkowicie przeplatać z sygnałami short, czyli pozycji krótkiej, z zamknięciami do obydwu tych pozycji, taki co totalnie bezład rozrzucony po świeczkach. I jest robione 10 na 10, po to są dwa parametry optymalizacyjne, żeby można było zobaczyć wyspę ładnie na każdej wersji AMI Brokera. 10 na 10, czyli w sumie 100 takich losowań. 100 razy AMI Broker ma wziąć, rozrzucić po wykresie miejsca, gdzie by wchodził i wychodził i sprawdzić, jaki to da efekt inwestycyjny. Wysyłam to do testera i robię w tym momencie optymalizację. Oczywiście, gdyby to było nie 10 na 10, tylko może na przykład 20 na 20, dałoby to 400 wyników optymalizacji, by to była lepsza reprezentacja statystyczna. Ale nie chciałem Was trzymać tutaj przed monitorem nie wiadomo ile, czekając, aż pasek postępu dojdzie do końca, dlatego jest w tym momencie 10 na 10. Możecie to sobie łatwo zmienić w momencie, kiedy opublikuję już nagrania z kodami. I zobaczmy, jak wygląda w tym momencie losowanie. OK. Pomniejszę tą wyspę, żeby cała była widoczna. I obniżam poziom wody. To mniej więcej będzie 0. Czyli jak widać, większość rozrzuceń dała stratę, jest poniżej poziomu wody. O, trochę mi za daleko pojechało. A jest tylko kilka takich, które dały w sumie zysk na tych kilku latach. No w sumie taki system bardzo, bardzo głupi. Nie ma w nim żadnych zabezpieczeń. Przy czym tutaj tylko jedno co nadmienię. Wszystkie te testy są robione na jednym kontrakcie. Nie ma w tym momencie zarządzania kapitałem. Lulek pisze, że głos się rwie masakrycznie. Jeszcze raz Was poproszę, napiszcie, jak u Was słychać. W czasie optymalizacji się rwało, tak? Trochę lepiej.
W nagraniu będzie na pewno lepiej, bo jest nagrywane bezpośrednio z mojego mikrofonu, a myślę, że na następnym webinarze za dwa tygodnie, kiedy mamy następny webinar? Za trzy tygodnie mamy następny webinar chyba według kalendarza, w drugi poniedziałek. Będę robił już nawet w domu z innego komputera i myślę, że wtedy nie będzie problemu z rwącym się głosem. Ok, mamy wynik po prostu całkowicie totalnego losowego wchodzenia w rynek i totalnie losowego wychodzenia w rynek. Oczywiście można ten system trochę ulepszyć. Otwieram w tym momencie kod numer 2 i kod numer 2 rozrzuca po rynku wejścia w rynek, czyli mamy buy i mamy short, losowo rozrzucane, ale wyjście z rynku jest na stopie. Jest zarówno stop strata 20-punktowy, jak i take profit 20-punktowy, czyli jest prawdopodobieństwo, jest odległość 1 do 1 potencjalnej straty do potencjalnego zysku, jedno i drugie ustawione na 20 punktach. Wchodzimy w rynek i czekamy, czy nas jakiś stop wyrzuci. Chyba że akurat losowanie wyrzuci odwrócenie pozycji. Wtedy oczywiście będzie to wyglądało inaczej. I w tym momencie puszczam optymalizację takiego systemu. Chwilkę zaczekać musimy. Jeszcze 10 sekund. I już mamy wyniki. Idziemy oczywiście zobaczyć wyspę. Znowu ją muszę pomniejszyć. I znowu mamy taką sytuację, że większość losowań traci, jest parę wylosowanych, które zyskują. Oczywiście gdyby tu, tak jak mówiłem, było nie 10 na 10, tylko na przykład 25 na 25, tych losowań byłoby znacznie więcej, bardziej reprezentacyjne by to było. I teraz oczywiście, Lulku, można zmienić proporcje między stopem a take profitem. Natomiast tutaj pokażę jeszcze ciekawszą rzecz. W tym momencie zrobiłem test, zmieniając, to będzie kod numer, to była dwójka, zmieniając tylko jedno, a mianowicie stop i take profit ustawiłem na 50. Może to 20 na przykład było zbyt mało. Warto takie coś zawsze sprawdzić. I w momencie, kiedy robię w odległości 50 take profit i stop stratę, przeprowadzę znowu optymalizację. Dziesięć sekund jeszcze. Wydaje się na pierwszy rzut oka, patrząc w tabelę, przesunę teraz znowu wyspę, żeby się u Was wczytała, i muszę obniżyć poziom wody. No akurat w tym momencie wylosowane zostało więcej zyskownych transakcji, ale cały czas olbrzymia, przeważająca większość jest pod wodą. Tak jak mówiłem, więcej tych losowań dałoby jeszcze pełniejszy obraz. Zastanówmy się w takim razie, co można zmienić, skoro losujemy miejsca inwestowania na długą i na krótką. Lulku, posadzenie małpy niech gra, niekoniecznie tutaj rozwiąże problem, bo zobacz, ile jest tych wariantów, że jednak taki system przegrywa i to może przegrywać sporo. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to określenie kierunku. Od tego jest
system numer 04. W którym określam oprócz samego tego, czy jest transakcja z tym samym prawdopodobieństwem co dotychczas i to jest tylko jak się rozpoczyna godzina, jest określane, czy jest po białej świece godzinowej, czy poprzednia świeca godzinowa była biała, czy poprzednia świeca godzinowa była czarna. I jeżeli była biała, jeżeli ma dojść do transakcji i była biała świeca, to kupujemy. Czyli po białej świecy kupujemy, po czarnej świecy robimy pozycję krótką. Czyli już nie losujemy kierunku. Kierunek wnioskujemy na podstawie poprzedniej, ostatniej godzinówki. Na początku następnej godzinówki losując, czy wchodzimy w rynek, czy nie. I wchodzimy zgodnie z kierunkiem ostatniej godzinówki. Przy czym stop i take profit ustawiłem z powrotem na 20. W momencie, kiedy przeprowadzę optymalizację czegoś takiego. Dziesięć sekund, pięć. Okej. Idziemy oglądać wyspę. Oj, za mocno przesunąłem. Zaczekam chwilę, aż Wam się wczyta obraz wyspy. Okay. Troszeczkę mam wrażenie wzrosła ilość tych punktów, które zarobiły, natomiast ewidentnie widać, że nam się wyspa wypłaszcza. I to też już w pewien sposób świadczy o tym, że idziemy w dobrym kierunku. Dobrze, co możemy zmienić? Było 20 punktów. Może po prostu dla FW20 te 20 punktów to jest za blisko w związku ze zmiennością rynku chociażby. Wobec tego kod następny to jest dokładnie to samo, tylko przestawione na 40 punktów take profit i stop strata. Cały czas, przypominam, jednym kontraktem robimy test. Optymalizacja kolejna. Osiem sekund. Jest już wynik. I idziemy w tym momencie do wyspy. Czyli znowu wywołuję 3D Optimization Chart. Ustawię tutaj poziom wody. I zobaczcie, że muszę zaczekać, aż się Wam wczyta. Zobaczcie, jak wygląda wyspa w tym momencie, kiedy przesunąłem stopa i take profit na 40 punktów. Zobaczcie, jak już się robi dużo tych losowań, które zarobiły. Napiszcie, czy widzicie w tym momencie tą wyspę. OK. To nie jest cały czas system do dobrego inwestowania. To tylko pokazuje w pewien sposób, do czego służy tak naprawdę metoda wejścia w rynek. Metoda wejścia w rynek jest po to, żeby ta wyspa nie była taka szarpana. Natomiast tak naprawdę zyski ma Wam zapewnić metoda wyjścia z rynku i ma Wam zapewnić zarządzanie kapitałem, którego tutaj jeszcze w ogóle nie ma w tym kodzie. OK. Jeszcze jeden kod przygotowałem dla Was na dzisiaj. Wywaliłem, otworzę go najpierw. To jest kod szósty.
wywaliłem w nim całkowicie take profit i stop stratę początkową. Zostało inwestowanie w kierunku takim jak kolor ostatniej świecy godzinowej, natomiast obydwa stopy zastąpiłem stopem z ATR-a. Akurat mnożnik razy 8 wyszedł mi dla FW20, czyli jest w tym momencie trailing stop tak zwany, czyli stop kroczący. Nie ma żadnego take profit i nie ma żadnego stop straty, takiego typowego początkowego. Jest wyłącznie stop kroczący, który zaczyna się w momencie, kiedy inwestycja rusza. I oczywiście robimy tego optymalizację. Jeszcze 10 sekund. OK. I idziemy oglądać wyspę. 3D Optimization Chart. Dobra. Wrzucam ją teraz, tak żebyście widzieli całość. No, coś mam tu znowu problem z odświeżaniem na obrazie kontrolnym. OK. Teraz już prawdopodobnie widzicie całą tą wyspę. Zobaczcie, jak olbrzymia ilość tych losowań zakończyła się zyskiem. Prawie każdy parametr zarabia. Dokładnie tak, jak napisał Lulek. Czyli mamy już prawie system, w którym możemy sobie losować, czy wchodzimy w rynek. W momencie, kiedy dostosujemy tylko stopa. Tu można by jeszcze zaszaleć, z odległości do stopa wyliczać zarządzanie kapitałem i prawie dałoby się inwestować. Oczywiście taka wyspa nie jest dobrą do inwestowania. Ona trochę wygląda jak łóżko fakira. Może się nie okujecie, jak się ostrożnie położycie, ale jednak spokojnie człowiek nie będzie spał. Bo nigdy nie wiecie, czy wylądujecie w szpilce na górze, jeśli chodzi o zysk, czy wylądujecie w którymś dołku, gdzie ten zysk będzie rzędu 20% na przykład na 5 lat, czyli poniżej lokaty i w ogóle nie warto się emocjonować wtedy całym tym inwestowaniem. Ale te testy pokazują właśnie siłę prawidłowo dobranego stopa i jeżeli macie ochotę je przeprowadzić, żeby były jeszcze bardziej istotne statystycznie, to wystarczy, że w kodach, które zamieszczę pod nagraniem, wystarczy, że zmienicie sobie tutaj w tych dwóch linijkach Optimize na początku. Tutaj jest od 1 do 10. Te dwie dziesiątki decydują o tym, ile jest optymalizacji. Od 1 do 10 daje 10, razy od 1 do 10 też daje 10, czyli w sumie 100. Jeżeli tutaj zrobiłbym 20-20, to będzie 400 tych losowań. Chwilę dłużej trzeba czekać, nie chciałem Was tylko dzisiaj po prostu trzymać tyle przed ekranem, ale będzie znacznie większa ta wyspa i znacznie większa reprezentacja statystyczna, jak to wychodzi. I ten test trzeba przeprowadzać na niskim interwale. Czyli tak jak na przykład ja mam tutaj najniższy w tej bazie, na której testuję, to jest 5-minutówka. Trzeba pamiętać, żeby było ustawione long and short i żeby było ustawione tutaj najniższy interwał, jakim dysponujecie. No może poniżej minutówki to nie ma sensu schodzić. Reszta ustawień jest zawarta w kodzie. Tylko żeby jeszcze tutaj w okienku stopy były wszystkie ustawione na disabled, niech one też będą w kodzie i już taki test można łatwo przeprowadzić. Oczywiście można jeszcze sprawdzić stop n-barowy, czyli wychodzenie po iluś tam świeczkach. To bardzo łatwo jest zmodyfikować ten ostatni kod i już będziecie mogli sobie sprawdzić.